To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku... Nabokow i dwunastolatka. Czy Lolitę można nadal czytać bez winy? W 8. odcinku Mistrzów Słowa Justyna Wasilewska czyta tekst Ewy Stusińskiej. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Witam Państwa w podcaście 8.10. Tu Martyna Turska, wydawczyni podcastów Gazety Wyborczej. Mistrzowie Słowa to podcast, w którym mistrzowie sceny czytają mistrzów pióra. Co tydzień w sobotę publikujemy nasze teksty, czytane przez wybitne aktorki i wybitnych aktorów. W dzisiejszym wydaniu podcastu Justyna Wasilewska czyta tekst Ewy Stusińskiej, który 27 kwietnia ukaże się w najnowszym magazynie Książki. Ewa Stusińska, doktor nauk humanistycznych, autorka niedawno wydanej książki pod tytułem Miła robótka, polskie świerszczyki, harlekiny i porno z satelity, zadaje w tym tekście pytanie, czy Lolitę trzeba skasować z kanonu. W 8.10 prezentujemy fragment tekstu. Całości posłuchacie na stronie wyborcza.pl / Mistrzowie Słowa. A teraz przed Państwem Justyna Wasilewska. Nabokow i dwunastolatka. Czy Lolitę można nadal czytać bez winy? Ewa Stusińska. W szary lutowy dzień 2015 roku profesor Mikita Abrotman przekroczyła bramy więzienia w Maryland. Nie była skazana. Nie należała do służby więziennej. Nikogo nie odwiedzała. W tej placówce o zaostrzonym rygorze prowadziła od 2 lat klub książki. Z grupą więźniów czytała i omawiała m.in. Macbetha, Jądro ciemności czy Ćpuna Burroughsa. Wybierała lektury, które mierzą się z jakąś formą mroku, ciemną stroną człowieczeństwa. Jednak tego zimowego poranka, gdy przed wejściem na teren placówki przechodziła rewizję osobistą, zawahała się. W torbie miała egzemplarze nowej lektury. Na okładce widniały lekko rozchylone dziewczęce nogi i kawałek szkolnego fartuszka. Strażnik nie wydał się jednak zdziwiony, ponieważ Lolita Władimira Nabokowa, a właśnie tę pozycję przygotowała Brotman na kolejne zajęcia, znajdowała się już w więziennej bibliotece, w dziale klasyki. Bomba z opóźnionym zapłonem. Lolita. Zanim koniuszek języka milionów czytelników na całym świecie zrobił 3 kroki po podniebieniu, jak czynił to Humbert Humbert, w słynnej inwokacji otwierającej dzieło Nabokowa, zanim powieść weszła do kanonu literatury światowej i trafiła na języki całego świata, stając się ukraińską Lolitą, wietnamską Liti, czy polską Lolitą, wymawianą krócej i prościej niż nabokowskie Lolita. Zanim w samych tylko Stanach Zjednoczonych rozeszła się w 100 tysiącach egzemplarzy w ciągu zaledwie 3 tygodni, powtarzając wyczyn przeminęło z wiatrem. Nim podbiła Hollywood, rozpoczęła karierę w popkulturze, Lolita Fashion, stając się źródłem nowego słownictwa i starych sporów o granice literatury. Otóż najpierw przez 2 lata nikt nie chciał jej wydać. Był rok 1953. Nabokow po niemal 7 latach poświęconych na pisanie, a w sumie 15 na przetwarzanie głównego tematu w głowie, ukończył wreszcie powieść, która początkowo miała się nazywać Nadmorskie Królestwo. Był po 50, kilkanaście lat pobytu w USA zaowocowało pierwszymi powieściami wydanymi po angielsku, współpracą z New Yorkerem oraz rosnącą popularnością wśród studentów Cornell University. Początkowo na jego wykłady o Puszkinie zapisała się jedna osoba. W liście do Catherine White zapewniał, że stworzył Lolitę przede wszystkim ze względów artystycznych, więc wydanie drukiem nie było dla niego najważniejsze. Jednak jego syn, Dymitr, rozpoczął właśnie kosztowne studia, a sam z żoną, Wierą, pomieszkiwał kątem w domach znajomych akademików, gdy ci udawali się na wakacje czy wizytowali inne uczelnie. Najdroższą rzecz, jaką posiadał, stanowił Oldsmobile, rocznik 1946. Którym w każde wakacje przemierzał amerykańskie Stany w poszukiwaniu rzadkich motyli. Pokusa druku była więc duża, choćby nawet pod pseudonimem, ale i to wiązało się z ogromnym ryzykiem. Na uniwersytecie, na którym pracował, wciąż głośno było o pewnym wykładowcy, który w opublikowanym opowiadaniu użył słów ptasie gówno, co skończyło się dla niego postępowaniem dyscyplinarnym. Ameryka przed rewolucją seksualną lat 60. i przed raportem Kinseya była rodzinna, pruderyjna i szalenie konwencjonalna.
tymczasem Nabokow. Zdawał sobie sprawę, że napisał utwór, który choć nie zawierał brzydkich słów, łamał niejedno kulturowe tabu. Ta powieść opowiadała o uwiedzeniu 12-letniej Dolores Hayes, a następnie 2-letniej podróży po prowincjonalnej Ameryce. Narratorem był Humbert Humbert, miłośnik dziewczynek w wieku 9-14 lat, jak sam się przedstawiał. Pedofil, jak wielu z nas by go dziś nazwało. Nic więc dziwnego, że kolejni amerykańscy wydawcy odmówili publikacji dzieła z obawy przed wysokimi grzywnami, a nawet więzieniem. A autor Lolity nie miał innego wyjścia, jak zwrócić się do paryskiej oficyny Olympia Press, słynącej z wydawania niecenzuralnych utworów znanych pisarzy. Henry Miller, William Burroughs, George Bataille. Jak i o czym wtedy nie wiedział, zwykłej pornograficznej pulpy w rodzaju życia seksualnego Robinsona Crusoe. Po 2 latach starań Lolita ukazała się w sierpniu 1955 we Francji. Początkowo bez rozgłosu. I dopiero gdy 5 miesięcy później Green, czołowy wówczas brytyjski pisarz i krytyk, nazwał ją jedną z 3 najważniejszych powieści roku, bomba wybuchła. Żadnych dziewczynek. Więźniowie z klubu książki Brotman nie znali Lolity Nabokowa. Ale owszem, kojarzyli termin Lolita, slangowe określenie przedwcześnie aktywnej seksualnie dziewczyny. Lekturę książki wyprzedziła jej sława. Minęło 60 lat od pierwszego wydania. Lolita i jej mniej lub bardziej udane konkretyzacje zadomowiły się w kulturze masowej. A obrazy silniejsze niż słowa czy idee krążyły niekontrolowane w zbiorowej wyobraźni. Jak choćby plakat filmu Lolita w reżyserii Stanleya Kubricka, na którym 14-letnia Sue Lyon spogląda zza okularów w czerwone serduszka i uwodzicielsko liże lizaka. Albo scena z późniejszej ekranizacji Adriana Lane'a, w której 16-letnia Dominique Swain leży w zmoczonej od zraszacza skąpej sukience. Tak Humbert widzi ją po raz pierwszy. Albo okładka, tuziny okładek, na których wszelkiej maści dziewczynki w mundurkach wciągają podwiązki, szminkują usta, rozchylają niesfornie nogi lub po prostu zalotnie spoglądają na czytelnika. Albo japońskie lolitki, najczęściej dojrzałe kobiety, ale w podkolanówkach i kraciastej spódnicy do kolan. Słodkie, dziecięce, do schrupania. Już za życia Nabokowa w święto Halloween do jego drzwi pukały przebrane za lolitki małe dziewczynki krzyczące cukierek albo psikusz. Był przerażony. Swojemu amerykańskiemu wydawcy napisał przecież wyraźnie, jak wyobraża sobie okładkę książki. Chce czystych kolorów, rozpływających się chmur, dokładnie narysowanych detali, słońca nad oddalającą się drogą, ze światłem po deszczu odbijającym się w koleinach i żadnych dziewczynek. Ale powieść poszła w świat, a jej narrator, błyskotliwy erudyta, wykładowca i dżentelmen najwyraźniej skutecznie przekonał, że nie jest lubieżnym łajdakiem, tylko cierpiącym kochankiem, uwiedzionym przez stworzenie zwane nimfetką. W granicach wieku od 9 do 14 lat zdarzają się dziewczęta ujawniające niektórym z oczarowanych wędrowców, 2 lub wiele razy starsze niż one, swą prawdziwą naturę, która nie jest ludzka, lecz nimfowata. A więc jak interpretuje Katarzyna Przyłuska-Urbanowicz w książce Pupilla, nie poruszamy się po terytorium psychologii dziecięcej, lecz w świecie demonów i egzorcyzmów. I dzięki temu przenosimy w baśniowy świat, który oferuje zachwyt i rozkosz, jakich nie sposób doświadczyć w świecie słów, norm i zdrowego rozsądku. By nas uwieść, Humbert Humbert korzysta z całego bogactwa swojej wymowy, ale i zręcznych racjonalizacji. Udowadnia relatywizm norm społecznych, w tym na przykładzie samych Amerykanów, którzy w każdym przemierzonym przez niego stanie inaczej definiują tzw. wiek zgody, czyli ustalony prawnie minimalny wiek, od którego dana osoba jest uznana za zdolną do wyrażania ważnej zgody na czynności seksualne z inną osobą. Przedstawia Lolitę nie jako niewinne dziecko, ale rozbudzoną seksualnie. Amerykanów musiało szokować, że 12-latka nie była już dziewicą. Zblazowaną, sprytną i doświadczoną dziewczynkę. Odwołuje się do tradycji głęboko zakorzenionych w naszej kulturze jego poprzednikami. Byli przecież Dante, Petrarka, Paul i ich nieletnie oblubiennicy. I próbuje w nią wpisać swój miłosny poemat. A czytelnik, jak to ujęła Katarzyna Przyłuska-Urbanowicz, na własnej skórze przekonuje się, czym jest oczarowanie pięknem i to pięknem moralnie dwuznacznym. Justyna Wasilewska.
Tak dla Państwa przeczytała fragment tekstu Ewy Stusińskiej z książek magazynu do czytania. Całego podcastu posłuchacie w Klubie Wyborczej na stronie wyborcza.pl/mistrzowie-słowa. I jeszcze jedna krótka zapowiedź. Najnowszy numer magazynu Książki wychodzi już 27 kwietnia i bardzo go Państwu polecam, bo znajdziecie w nim teksty m.in. Magdaleny Grzebałkowskiej, Natalii Szostak, Małgorzaty Niemczyńskiej, Anny Pamuły, Aleksandry Boćkowskiej, ale też wywiad Michała Nogasia czy esej Jacka Dukaja. No i recenzję premier wiosny, a tam dużo, dużo dobrego. Do usłyszenia w poniedziałek w 8.10. Zapraszam w imieniu Staszka Skarżyńskiego i Bartka Wielińskiego i w Mistrzach Słowa już w kolejną sobotę. Do usłyszenia. Martyna Turska. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej.